Dziękuję bardzo. A ja zapraszam Państwa na kolejną walkę. Tym razem zobaczymy zawodników w kategorii do 75 kg. Pierwsza runda. Marek Drażdżyński, narożnik niebieski. Wojciech Daszkiewicz, narożnik czerwony. Tak, tutaj możemy zobaczyć w osobie Marka Drażdżyńskiego, można powiedzieć, taką powracającą gwiazdę kickboxingu. Ale mocny cios przed chwilą. Tak, tutaj bardzo silne uderzenie. Jest to zawodnik. Mistrz świata z 90 roku i drugie miejsce na Mistrzostwach Świata w 91. Trzecie miejsce w Londynie. Tak, właśnie. Zawodnik, który był czołowym zawodnikiem kadry, miał przerwę gdzieś około 2 lat w treningach, w startach. Teraz znowu wraca i jak widać, jest to powrót triumfalny. Zawodnik obdarzony niesamowicie mocnym ciosem, zarówno z rąk, jak i nóg. Także tutaj przeciwnikowi Daszkiewiczowi będzie trudno wywalczyć. O, potwornie mocne kopnięcie w kolę. To jest właśnie to, co potrafi Marek Drażdżyński. Bardzo mocne uderzenie w tułów. Idealnie. I koniec walki, prawda? Tutaj już widać. Knockout. Nie będzie. Nie będzie kontynuacji. Tak. Niestety. Wspaniały powrót, można powiedzieć, tego zawodnika. Teraz zobaczymy, jak do tego doszło. Tutaj ta kontra była bardzo ładna. Tak, tutaj nadział się na cios, można powiedzieć, ale to był raczej chyba przypadek. Ręce rozłożone, to jest błąd, ale technika nożna, która znakomicie wyszła. Zrobiła swoje. Nie mam wątpliwości, kto był lepszy. To widać. Reakcja z opóźnieniem, ale... W kategorii 75 kg. Mistrzem Polski został Marek Drażdżyński. Właśnie, praktycznie walka, można powiedzieć, bez historii, zakończona błyskawicznie. Znakomicie wykonanej technice nożnej Wojciecha Daszyńskiego.